Cześć! Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki. Tym razem powiem kilka słów o wujku Sknerusie. Tak, wracamy do wujka Sknerusa. Tym razem to są to pamiętniki Sknerusa Makwacza, autorstwa Kari Korhonena. Tutaj mamy wymienione miejscowości, w których dzieje się akcja: Szkocja, Egipt, Klondike, Kaczogród. Komiks ten został oczywiście wydany przez Egmont, twarda oprawa. Wypożyczyłem go w Księżnicy Beskidzkiej w sekcji dla dzieci. I jeszcze Wam pokażę, jak się prezentuje grzbiet. Pamiętniki Sknerusa Makwacza. Co to jest? Można powiedzieć, że ten komiks to jest takie uzupełnienie innych dzieł, tych dwóch ważnych dzieł, dwóch twórców. Można powiedzieć, czy ojców Sknerusa Makwacza, a mianowicie Karla Barksa, którego kolekcję wydaje Egmont jako Kaczogród, i tego wyszło już chyba z 15 czy 20 tomów. Wszystkie są dostępne w Bielskiej Bibliotece. Oraz serii Wujek Sknerus i Donald autorstwa Dona Rosy, który jest takim bardziej uporządkowanym. Czyli mamy najpierw Kaczogród, gdzie w sposób troszeczkę taki chaotyczny Karl Barks wymyślał pewne historie, wymyślał mitologię, wymyślał świat Kaczogrodu, Kaczora Donalda, wymyślił Sknerusa Makwacza, braci B i tak dalej. On to wszystko stworzył, po czym po latach Don Rosa postanowił to wszystko uporządkować, czyli poustawiał to chronologicznie, pouzupełniał luki i stworzył genialną opowieść, mianowicie życie i czasy Sknerusa Makwacza. Natomiast fiński autor Kari Korhonen postanowił jeszcze uzupełnienie, bym tak określił, czyli jak mamy życie i czasy Sknerusa Makwacza, czy ogólnie wujek Sknerus i Kaczor Donald, te wszystkie historie związane ze Sknerusem, ale najbardziej życie i czasy Sknerusa, to tutaj postanowił troszeczkę jeszcze dopowiedzieć pewnych faktów, do pewnych elementów. Czyli mamy to, że dzieje się to gdzieś przy jakiejś okazji, na przykład przy Klondike. Był motyw z autorem powieści, który opisywał dzieje Sknerusa Makwacza i na tym zarabiał, to też jest tutaj uwzględnione. Pojawiają się wynalazcy, dziadek Diodaka, ale wyleciał mi on w tej chwili z głowy. I to jest takie uzupełnianie tych luk, dokładanie pewnych historii czy coś takiego. Właśnie, tu jest, tu, że przyjechał Newtoniusz. O, Newtoniusz. Jest to ciekawe. Na pewno jest to ładne graficznie. Aczkolwiek w moim odczuciu jest znacznie słabsze od życia i czasów Sknerusa Makwacza. Przede wszystkim podstawowy problem, jaki miałem, to, że było mnóstwo odnośników do tego, gdzie z tym albumem, typu spotkaliśmy się w tym, to było w tym tomie, to było w tym tomie. Z jednej strony to jest fajne, bo ma się, powiedzmy, większy świat, szerszą perspektywę, ale z drugiej strony, czytając stosunkowo krótki komiks, bo on nie jest jakoś wybitnie wielki, około 130 stron, niekoniecznie mam ochotę mieć obok 30 czy 20 innych komiksów i szukać. Aha, to jest nawiązanie, to było w tym i w tym tomie, to szukać tego. No, troszeczkę za mało samodzielne. To jest do pełnego zrozumienia. Jest oczywiście kilka naprawdę fajnych momentów, motywów. To nie jest to, że to jest komiks słaby. Nie, on naprawdę ma fajne momenty, tylko są pewnego rodzaju powtórzenia, czasami uzupełnienia, czasami wymaga, no jest określona wiedza. Ja te komiksy czytałem z Kaczogrodu Karla Barksa oraz wujka Sknerusa Dona Rosy, więc wiele tych rzeczy już mi coś mówi, ale no, na przykład tutaj. Nie, to jest akurat rozdział chyba, więc tutaj prawo północy. Tak, tutaj w pewnym momencie już zaczęło się odnosić do siebie, więc to już było lepiej. Nie znajdę Wam w tej chwili przykładu. O, tutaj mamy na przykład. Tu jest, znalazłem je tak. Spotkamy w komiksie Złoty Hełm w tomie Kaczogród. Stawiłem sobie pomnik i inne historie z roku 1952 Karla Barksa. Czyli na odesłanie do innego komiksu. Trochę za dużo tego było. Co prawda niektóre opowieści były mega fajne. To nie jest tak, że to było słabe czy coś, ale
To takie było zalepianie, jakbym to najlepiej miał określić. Czasami jest tak, że komiks, nawet jeżeli jest, czy dzieło w ogóle, nawet jeżeli jest ciekawe i poprawne i dobre, można mieć wrażenie, że jest niepotrzebne. I w moim odczuciu, o ile Życie i czasy Sknerusa Makwacza i w ogóle cała ta seria Dona Rosy, Wujek Sknerus i Kaczor-Donal, wydawany przez Egmont, był świetny i potrzebny, żeby to wszystko uszeregować, usystematyzować, szczególnie te dzieje Sknerusa, opisać tak zbiorczo, chronologicznie, w bardzo dobrym stylu. O tyle ten komiks, mimo swoich zalet, mimo fajnych momentów, nie musiał być. Niewiele więcej dowiadujemy się tutaj o młodości, doświadczeniach Sknerusa Makwacza, ponad to, co już generalnie po lekturze tego Życia i czasów Sknerusa Makwacza wiem. Zdaję sobie sprawę, że się powtarzam, ale chciałbym, żebyście mnie zrozumieli. Oczywiście to jest moja opinia. Dla niektórych to może być. Możecie mieć zupełnie inne zdanie. W waszej opinii może być to bardzo pełnowartościowy album, ale dla mnie miałem wrażenie, że po prostu jest to taka dodatkowa historia, która. No, jest jeden rozdział, który tak naprawdę fajnie mi się podobał, ale on jest też coś takiego, właśnie było już od Dona Rosy. Bo tutaj mamy sytuację taką, że Sknerus sprząta jakiś strych czy coś, pomagają mu Hyzio, Dyzio i Zyzio i znajduje coś i przypomina sobie jakąś taką przygodę z młodości. No, dokładnie to samo robił Ton Rosa. W tych rozdziałach uzupełniających Życia i czasy Sknerusa Makwacza też było, że znajdowali jakąś tam pamiątkę i Skner sobie przypominał, wspominał, co tam się działo, uzupełniał. No, to było fantastycznie napisane i to ostatnie opowiadanie jest moim zdaniem chyba najlepsze tutaj. Najbardziej takie świeże, nowe. Pokazuje coś nowego, intrygującego i ono mi się autentycznie podobało. I podsumowując, komiks ok, nie jest zły, ale nie jest tak dobry, jak miał potencjał. Zalecam wam udanie się do biblioteki w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej, przekonanie się na własne oczy. To jest naprawdę fajna rzecz, można sobie pójść do biblioteki, wypożyczyć, przeczytać. Jeżeli natomiast chcielibyście tylko przeczytać jeden komiks o Sknerusie Makwaczu, jeden jedyny, to polecam wypożyczyć z biblioteki Życie i czasy Sknerusa Makwacza, który jest znacznie, znacznie lepszy. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.